na początku był Robert Baden-Powell, generał armii brytyjskiej, pisarz, publicysta, pedagog, który w pierwszych latach ubiegłego stulecia stworzył ideę skautingu. Zaraz, nieco później, za nim pojawił się Andrzej Małkowski, ojciec harcerstwa polskiego, zafascynowany ideą skautingu, przetłumaczył szybko książkę Baden-Powella, a przede wszystkim zaadaptował ją na grunt polski. W tym wydaniu Andrzeja Małkowskiego harcerstwo polskie to był skauting plus niepodległość. Wtedy były takie czasy, że na mapie Europy nie było Polski i znaczna część elit intelektualnych naszego kraju przygotowywała się do jakiegoś rozstrzygnięcia, myśląc przede wszystkim o walce zbrojnej, o niepodległość Polski. Myślę, że trzeba podkreślać wielką rolę harcerstwa w wychowaniu młodzieży, podkreślać wielką rolę harcerstwa w zachowaniu ducha patriotycznego w naszym kraju i podkreślić tą wieloletnią tradycję w tym zakresie aż do dzisiejszego dnia. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2008 ogłosił 120. rocznicę urodzin państwa Małkowskich, ogłosił ten rok rokiem harcerstwa, a w przyszłym tygodniu Zgromadzenie Senatu będzie przyjmowało specjalną okolicznościową uchwałę związaną właśnie z stuleciem harcerstwa w naszym kraju. Myślę, że te tradycje, które są dźwigane, kultywowane przez wiele pokoleń, przekazywane są w rodzinach, przekazywane są w różnego rodzaju organizacjach i instytucjach, w dalszym ciągu zasługują na wsparcie. Zasługują na wsparcie i kultywowanie tej idei, dlatego że wartości wychowawcze, jakie niesie z sobą harcerstwo, nadal pozostają od czasów, kiedy zostały ogłoszone, zostają nadal bardzo, bardzo aktualne. Jest to organizacja ludzi młodych, przede wszystkim ludzi młodych. My jesteśmy tylko, powiedzmy tak, z doskoku nadzorujący nad tymi młodymi ludźmi. Cieszymy się bardzo, że Państwo udostępnili nam taką możliwość, że będziemy uczestniczyć w takiej wystawie. Dla tych młodych ludzi na pewno będzie to cząstka historii, której jeszcze nie poznali, bo nie da się w tak krótkim czasie na zbiórkach harcerskich poznać całej historii. Myślę, że ta wystawa przyczyni się do tego, że w tym roku zaczniemy pracować bardziej z historią harcerstwa i w tym roku czeka nas dość dużo mocnej, intensywnej pracy związanych z obchodami stulecia harcerstwa w Mielcu. Dodam jeszcze raz, że chcielibyśmy, aby pamiątką po tym stuleciu harcerstwa w Mielcu został Park Stulecia Harcerstwa. Myślę, że nam się to uda, że będzie to następna, kolejna impreza. I takich uroczystości chyba przez ten rok nam nie zabraknie. A wydaje mi się, że służba, którą pełnią harcerze, jest może inna niż w dawnych, dawnych czasach. Ale mamy okazję na co dzień przekonać się, że harcerze są zawsze gotowi i zwarci. Ubiegły rok pokazał to najbardziej. Wspaniale pokazali się harcerze w przeróżnych sytuacjach, które zmusiło ich do bycia na służbie. Wykazali się wspaniale. Młodzi, starsi, wszyscy pracowaliśmy, byliśmy tam, gdzie byliśmy potrzebni. Czyli harcerstwo było, jest i będzie. Mamy jeszcze w pamięci ostatnie wydarzenia związane z beatyfikacją Ojca Świętego.
Ojciec Święty kilka lat temu powiedział do harcerzy takie znamienne słowa: nie czyńcie skautingu zbyt łatwym. Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym. Znamienne to i takie bardzo znaczące do uzmysłowienia sobie, czym tak naprawdę jest harcerstwo. A ci spośród nas, którzy są naznaczeni tą blaszką, dokładnie wiedzą, ile to wysiłku, trudu, kłopotów. A pośród tego wszystkiego przyjaźń, służba. Coś, co jest szalenie ważne w życiu każdego człowieka. Ta przyjaźń i służba, właśnie zadzierżnięte w harcerstwie, kierują naszymi wyborami w dorosłym życiu. W dorosłym. Wtedy, kiedy nawet piękna siwizna przyprasza głowę. Z tą świadomością znaczenia idei harcerskiej stoi osobisty przykład wodza, instruktora drużynowego. Bo to on kieruje tą drogą wychowania młodego człowieka. Pomaga wybrać te właściwe ścieżki, właściwe drogi. Ten ruch zapoczątkowany 100 lat temu w Polsce to jest właśnie takie krótko i wiele mówiąc wychowanie. Bye.